Dzień dobry, mam nadzieję, że internet zagra tak jak trzeba i że będziemy mogli spokojnie porozmawiać, spotkać się w ten piątkowy poranek. Bardzo dziękuję za wczorajsze spotkania na Pomorzu. Kto był, ten wie, jak było. Moim zdaniem było naprawdę super. Zwłaszcza bardzo poruszyło moje serce spotkanie w Pucku. W, na którym było i mnóstwo ludzi, to po pierwsze, ale po drugie też po raz pierwszy zobaczyłem posła Michała gramatykę w akcji śpiewającego szanty. Jak się słyszy, że poseł śpiewa szanty, to się człowiek zastanawia, czy to prawda, czy to nieprawda, ale okazuje się, że to prawda. Widziałem na własne oczy, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem to spotkanie w Pucku było bardzo dynamiczne z mnóstwem fajnych pytań później miałem okazję spotkać się z naszymi działaczami i wolontariuszami z Pomorza wróciłem do domu przed drugą w nocy więc a dzisiaj od rana już młyn więc, więc naprawdę nie zwalniamy tempa ani na chwilę dziękuję wszystkim którzy też przyczynili się do organizacji tych spotkań I w Pucku i w Wejherowie w Wejherowie też świetne spotkanie z prezydentem z lokalnymi samorządowcami w Gdańsku, konferencja pod Europejskim Centrum Solidarności i okazja, żeby powiedzieć parę słów o tym, jak my Solidarność rozumiemy. Na ja z całego serca też, jak już jesteśmy przy tych klimatach, to życzę wszystkiego dobrego wszystkim Kaszubom, bo w, jutro w Pucku światowy zjazd Kaszubów. W, dostałem rozmówki też polsko-kaszubskie, dostałem mnóstwo kaszubskich specjałów, jak to zwykle, jak się jedzie na Kaszuby. Ja bardzo lubię tam jeździć i bardzo też lubię tak obserwować, jak Narastają tam takie bardzo fajne, lokalne jeszcze patriotyzmy wewnątrz kaszubskiej społeczności. Gdzie się nie pojedzie na kaszubach? Tam ci mówią, że jesteś w stolicy Kaszub. To samo mówią w Wejherowie, to samo mówił w Bytowie, w Kościerzynie. To fajnie, że Kaszubi mają tyle stolic, a ja już mówiąc zupełnie poważnie, mam szczerą nadzieję, że doczekamy takiej Polski, w której różnorodność, wielokulturowość, wielojęzyczność, w, w, będzie uważana przez tych, którzy polską rządzą, za, za coś, co jest fajne i coś, co buduje, coś, co wspiera, coś, co sprawia, że jesteśmy wszyscy razem mądrzejsi, lepsi w, i, i, i umiemy bardziej odnajdować się w tym współczesnym świecie. Bardzo mocno trzymam kciuki za kaszubską społeczność. Widzę, że coś tutaj nam przerywa. Pewnie jakość internetu jest taka, jaka jest. Moi drodzy. To, co się dzieje wokół nas, to wszystko napawa jednak jakimś takim, z jednej strony umiarkowanym optymizmem, że naprawdę zmiana już blisko i ze zakrętem, ale z drugiej strony ta sytuacja, która w, ma miejsce w, na świecie i też dotyka nas, jest, 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 jest niepokojąca. Mówiłem o tym wczoraj pod ECS-em i dzisiaj jeszcze raz będę to powtórzał wszędzie, we wszystkich wywiadach. Dzisiaj mamy wywiad do, w dziennika Gazety Prawnej, fakty po faktach. Polska powinna się w ogóle nie zastanawiać i polskie władze, tylko powinny jak najszybciej udzielić pomocy humanitarnej tym uchodźcom z usnarza, a nie gadać pierdoły o drucie kolczastym, tylko po prostu zrobić to, co już tam ludzie robią. Przywieźć świbory, przywieźć wodę, przywieźć jedzenie. To są ludzie, którzy znajdują się w dramatycznej sytuacji i powinniśmy jak najszybciej się nimi Zaopiekować i nie wiem, czy jaki to filozofii wymaga. To znaczy, jeżeli człowiek potrzebuje jedzenia, jeżeli potrzebuje gdzie, mieć gdzie złożyć głowę, jeżeli potrzebuje w, 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 ciepła, no to przecież trzeba mu to dostarczyć dachu nad głową. Przecież to jest naturalny ludzki odruch. W, na, naprawdę, to jest dla mnie jakieś. Kompletnie niezrozumiała, więc wszystkim, którzy rzeczywiście m, dzisiaj są w sytuacji, która po prostu wymaga jedzenia, wymaga dachu nad głową, wymaga ciepła, wymaga szacunku, wymaga, w, że tak powiem, zajęcia się w, dziećmi, trzeba absolutnie, totalnie w, natychmiast to zorganizować, ale z drugiej strony też m, m, mamy. Jasną, że tak powiem, musimy przyjąć jasną politykę chronienia naszych granic państwowych i, i naszego bezpieczeństwa tutaj wewnątrz Polski. Nie przed ludźmi, którzy Którzy, którzy, którzy po prostu szukają pomocy, ale przed różnymi interesami, które jak się okazuje zaczyna na przykład kręcić Białoruś na, na tej sprawie uchodźczej. W, wiemy już o tym, że białoruscy pogranicznicy po prostu przepychają ludzi na drugą stronę, na Litwę i do Polski. Oczywiście nie pozwalając im się później cofnąć. Łukaszenka i jego reżim myśli, że w ten sposób zdestabilizuje sytuację wewnętrzną w Polsce i w Unii Europejskiej. To jest obrzydliwe, to jest po prostu ohydne. Jak można w ten sposób sobie pogrywać ludźmi, ludźmi, i to w tak dramatycznej sytuacji, często rodzinami, dziećmi. To się po prostu w głowie nie chce zmieścić. Ale my, dzisiaj w Polsce, powinniśmy, i mówiłem o tym wczoraj w Gdańsku, jak najszybciej zorganizować się do, tego, do, tego, do tej trudnej sytuacji. A więc y, wnioski o azyl na przejściach granicznych, nie po przekroczeniu zielonej granicy, tylko na przejściach granicznych, tak zwanej zielonej granicy pilnujemy. Na przejściach granicznych można złożyć wnioski, ale po wstępnej weryfikacji, którą, y, którą też musimy zaplanować i wymyślać, bo, y, bo ja nie wiem czy będziemy w stanie dzisiaj przyjąć, jeżeli w połowie, do, do pierwszej połowie sierpnia mieliśmy ponad 2000 nielegalnych przekroczeń wschodniej granicy, podczas kiedy w całym ubiegłym roku mieliśmy ponad 100 chyba 114. To zobaczcie jaka to jest skala zjawiska, której w tej chwili dotykamy, y, która doświadczamy my, ale doświadcza też Litwa, to jest dramatycznie y, wyglądająca sytuacja. Na Podlasiu y, to, 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 to jest naprawdę, to widać, tak? Być może w innych regionach Polski y, jeszcze tego tak nie widać, czy tak się nie odczuwa. A więc system składania wniosków, żeby ci ludzie wiedzieli, gdzie wnioski mogą złożyć. Poproszenie o pomoc Frontexu. Dzisiaj rzecznik Frontexu mówi, w, że, że Polska nie poprosiła o taką pomoc. Litwa poprosiła, Polska nie poprosiła jak najszybsze pójście do stołu razem z innymi krajami Unii Europejskiej, żeby solidarnie zapanować nad tą sytuacją. My nie będziemy w stanie przyjąć wszystkich, tak jak Grecy nie byli w stanie przyjąć wszystkich, tak jak Włosi nie byli w stanie przyjąć wszystkich, którzy chcieli się chronić. Trzeba to podzielić się tą odpowiedzialnością. Jesteśmy Unią Europejską, jesteśmy wspólnotą i wspólnota dzieli prawa i dzieli obowiązki. I dzisiaj już Polska powinna siedzieć i wykuwać rozwiązania dla tej sytuacji, a z drugiej strony też Wymyślać nowe, tworzyć nowe. Pojawił się pomysł, ja od wczoraj też go podaję. Bardzo, bardzo dobry pomysł to znaczy prób utworzenia wspólnych unijnych placówek składania wniosków o ochronę. Międzynarodową azyl w państwach ościennych do państw, w których toczy się kryzys i z których płyną do nas uchodźcy. W ludzie, którzy nie mogą się znaleźć, nie mogą wytrzymać pod rządami talibów albo w, pod nieustannymi bombardowaniami. I wtedy ten człowiek nie musi przechodzić połowy świata ryzykować swoich pieniędzy, ryzykować życia, ryzykować zdrowia, ryzykować, że będzie kartą przetargową w rękach jakiegoś dyktatora, on i jego bliscy, tylko tam blisko tego miejsca, gdzie, gdzie mieszkał, składa wniosek, ten wniosek jest wstępnie rozpatrywany, wie, czy ma w ogóle po co jechać, czy nie ma po co jechać. Otrzymuje wszystkie informacje, w, które są potrzebne do tego, żeby podjąć sensowną decyzję, ale to się dzieje na miejscu. Wielka Brytania chce tworzyć taki, taki system, Unia Europejska też mogłaby już dzisiaj o nim pomyśleć i i, I zastosować dla dobra swojego, ale też dla dobra tych ludzi. Natomiast dzisiaj no, musimy sobie powiedzieć wprost: my musimy, jakby mając rozum i wiedząc, że musimy naprawdę dbać o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, mieć też serce i, i, i musimy też wiedzieć, że, musi, że, że te dwie rzeczy można połączyć że one mogą chodzić w parze, że można jednocześnie kierować się rozumem i kierować się też sercem. Tym, których, którym należy pomóc w trybie humanitarnym, osobom starszym, chorym, kobietom, dzieciom, trzeba pomagać się w ogóle nie zastanawiać natychmiast w miejscu, gdzie się znajdują. Wszystkim umożliwić w miarę oczywiście naszych możliwości powstępnej weryfikacji złożenie wniosku o, o ochronę prawną o azyl i później rozpatrywanie tego wniosku. Nie wiecie, to też będzie tak, że część tych wniosków będzie rozpatrzona negatywnie, a więc, a więc pojawi się pytanie o to, co zrobić z tymi ludźmi, którzy będą mieli ten wniosek rozpatrzony negatywnie. Ale to są wszystko skutki, które, które dzisiaj ponosimy tego, że nie ma polityki migracyjnej w Polsce. Że zajmowaliśmy się tysiącem różnych dupereli, które, którymi się trzeba było zajmować i wojnami polsko-polskimi, ale nikt nie pomyślał o tym, że Polska po 30 latach w tak skomplikowanym globalnie świecie, w którym co chwila będą wybuchały zaraz jakieś kryzysy, w, będzie, będą pukali do naszych drzwi uchodźcy powojenni, uchodźcy klimatyczni. W, trzeba mieć ten problem napisany, trzeba mieć koperty gotowe z rozwiązaniami, które po prostu w momencie, kiedy jest kryzys, rozpakowujesz, otwierasz i realizujesz procedurę. A nie wtedy rzucasz się i zastanawiasz, nad, w, nad tym, co zrobić. Ten świat jest coraz bardziej, bardziej gorący. Zobaczcie, w, czy wy się naprawdę dziwicie tym ludziom, którzy dzisiaj uciekają z Afganistanu, którym talibowie rządzą? przyszytacie media i oglądacie tak samo jak ja, i słyszycie, co tam się dzieje. W, jak zaczynają być już traktowane kobiety, jak zaczynają być ostrzeliwane demonstracje, jak ludzie są tropieni, w, czy rzeczywiście pomagali tym siłom, które, które w wojnę w Afganistanie były zaangażowane. Talibowie mają listy, chodzą po domach, grożą, że będą rozwalali rodziny tych, którzy, którzy współpracowali. Wyobraźcie sobie siebie w tej sytuacji. Przecież to nie jest wina tych ludzi, że oni się urodzili w Afganistanie. To nie jest nasza zasługa, że myśmy się urodzili w Polsce. I kiedy słuchasz o tym 16- i 17-latku, którzy byli tak zdesperowani, młodzi chłopacy, którzy sprzedawali arbuzy gdzieś tam na targu w, w Kabulu i utrzymywali w ten sposób matkę, w, bo, bo ta rodzina była trzyosobowa, przyczepili się do samolotu, który startował do podwozia. W momencie, w którym samolot chowa podwozie, spadli, zginęli, matka została sama wydana teraz na, na, na paswę talibów. Rozumiecie, co tam się dzieje w tej chwili? I my naprawdę tym ludziom jesteśmy winni okazanie im serca, ale musimy też postępować zgodnie z przepisami. My w Polsce nie mamy, w, nie jest tak, że my zaczęliśmy wypracowywać jakieś rozwiązania. Dzisiaj Wąsik opowiada o drucie kolczastym, którym będą się okazać. To są ich rozwiązania, to są ich pomysły. Dzisiaj musimy mieć władzę, musimy mieć rządzących, którzy mają plan, którzy wiedzą co robić. Którzy nie będą teraz robili ideologii albo podgrzewali. Bo ja się boję, że PiS zacznie teraz podgrzewać tę te kwestie uchodźczą i robić sobie na tym znowu swoją brudną, ohydną kampanię wyborczą i grać losem tych ludzi, uprzedmiotawiać ich. Tylko, że to będzie rzeczywiście że, że, że będą rzeczywiście ludzie, którzy nie będą krzyczeć, tylko będą robić. Tym powtarzam, którym trzeba pomóc humanitarnie, trzeba natychmiast pomóc. Granice trzeba zabezpieczyć, trzeba przyjmować wnioski po uprzedniej weryfikacji, trzeba postępować zgodnie z prawem, trzeba przeciwdziałać w ludzkim tragediom, w, działając w krajach ościennych do Afganistanu. To jest plan, trzeba usiąść z Europą do rozmowy, trzeba zaprosić Frontex. Są rzeczy do zrobienia. Prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Trzeba robić robotę, a nie pieprzyć głupoty o drucie kolczastym. W, który ma nas ochronić. 100, 100 kilometrów postawione, 50 dołożą, na pewno nas to ochroni. Ludzie, którzy są zdesperowani naprawdę, w, nie będą zważali na druty kolczaste i będziemy mieli dramatyczne sceny, bo będą próbowali ratować swoje życie. Tak nas, że tak powiem, pobłogosławiło taką pozycją geograficzną i życiem w takich czasach, że dzisiaj jeszcze bardziej widzicie, jak potrzebujemy mądrych przywódców, jak bardzo dzisiaj potrzebujemy rozsądnych ludzi z głową i z sercem, na miejscu, którzy będą w stanie z takimi sytuacjami jak ta, w której się znajdujemy, się zmierzyć, widzę, że mówicie, że tutaj tnie internet. No, chyba trzeba będzie pokój zmienić, jak zwykle, albo ja muszę tutaj zainstalować w tym pokoju jakiś porządniejszy internet. Będzie dzisiaj jeszcze wiele mowy o różnych innych rzeczach. Widzę, że tutaj jest jakieś podniecanie się sondażami. Słuchajcie, my mamy bardzo dobrą pozycję w sondażach. Bardzo dobrą pozycję w sondażach i bardzo się cieszę. Wczoraj był świetny tekst. W, e, e, analityczny na e, redaktora Rogojsza, z którym też zdarza mi się rozmawiać, na gazeta.pl. Polecam Wam, e, który bardzo wyraźnie pokazał, ile przyniósł efekt Tuska. 7% dokładnie. W, nam spadło na samym początku, a później e, w, zaczęliśmy się odbijać i to już widać też e, wyraźnie w sondażach. E, to, jest, e, to jest pozycja w tej chwili 15-18%, którą mamy. To jest znakomita pozycja. To jest, to jest parę milionów ludzi, którzy, którzy wierzą, w, w tę naszą wizję. Świetny punkt wyjścia, stabilna pozycja i też nadzieja na to, że do końca roku, ciężko pracując, osiągniemy twarde 20% w, i, w, i, i będziemy w stanie pójść dalej, po to, żeby rzeczywiście władza w Polsce zmieniła się na taką, która widzi te problemy globalne, które, które mają miejsce. Widzicie, te problemy naprawdę się nie zatrzymują. Dzisiaj jest w Onecie naprawdę bardzo porażający tekst oparty na rozmowie z szefem PGE, w, który mówi realnie o tym, jakie będą w Polsce ceny prądu i, i żąda uwolnienia cen prądu. To się musi, znaczy to, to prędzej czy później skończy się tym, co on mówi, jeżeli my naprawdę nie zaczniemy na poważnie, natychmiast od węgla odchodzić. Niedawno jeszcze te, ta tona emisji kosztowała uprawnienie do tego 27 euro, teraz kosztuje 55, za chwilę może kosztować 100. A jeżeli będzie kosztować 100, a nasz prąd jest robiony z węgla, to wyobraźcie sobie, jak ceny, we, ceny prądu z węgla pójdą do góry, a nasz prąd jest z węgla, tak jak powiedziałem. W znacznej większości, wciąż. To oznacza w podwyżki o kilkadziesiąt złotych na miesięcznym rachunku. I to już za progiem. To te podwyżki śmieci, które teraz mieliśmy, to spikuś przy tym, co nas czeka. W perspektywie roku, może w perspektywie dwóch lat. I to, to jest opowieść o klimacie dzisiaj, wiecie. Fajnie, że y, 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 oni się zajmują budową pałacu Saskiego, y, dobrze, że w, y, mają wiele innych ważnych pomysłów, ale wyobrażacie sobie, co będzie, jeżeli każdy z nas będzie musiał płacić po kilkadziesiąt złotych więcej za prąd miesięcznie, a y, wszystkie produkty, które będziemy kupować, transport i inne usługi, w których prąd jest zawarty, pójdą do góry. Wyobrażacie sobie, ile będą warte nasze pensje, nasze świadczenia, które otrzymujemy od wspaniałego Kaczyńskiego i wiele jeszcze innych rzeczy? I to się, to, to się będzie odkładało z roku na rok coraz bardziej. Jeżeli Unia Europejska pójdzie w tę stronę Fit for 55, czyli y, ograniczenia emisji o 55, a nie o 40% do 30 roku, to te ceny emisji poszybują jeszcze w górę. A to oznacza, że nasze rachunki poszybują w górę. I tak jak mówię, będziemy tęsknić za tymi podwyżkami, jakie mieliśmy przy śmieciach. Dzięki komu? Dzięki Morawieckiemu. Dzięki Kaczyńskiemu, dzięki tym, którzy są kompletnymi indolentami w tej kwestii, i dla nich kwestia klimatyczna to jest tylko hajs, który mogą wziąć z Europy, żeby sobie wydać na jakieś swoje propagandowe cele, zamiast rzeczywiście rozwiązywać problem. I biznes już to rozumie, już rozumie tę energetykę, przecież te chwili, co chwila od kogoś słyszymy, Solosz ma takie plany, KGHM mówi, że ma takie plany, Sołowow podobno z Orlenem ma takie plany, budowania tych małych reaktorów wysokotemperaturowych. To jest nowa technologia, w, w, która moim zdaniem jest nieunikniona już na tym etapie, jak patrzę na zapóźnienia, które, które mamy w tej zmianie klimatycznej, bo ludzie tak dostaną po tyłku, w przeciwnym razie rachunkami za prąd, że się po prostu wszyscy nie pozbieramy. W, i, I dlatego trzeba wspierać wszystkie pomysły, które, które dążą do tego, żeby miks energetyczny w Polsce się zmienił. Dobrze, że, 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 że biznes, widząc też w tym pieniądze, zaczyna iść w wodór w, i w różne inne technologie. Tylko trzeba, znowu mówiłem o tym wczoraj, odblokować OZE. Trzeba sprawić, żeby ludzie znowu mogli. Albo teraz mogli zarabiać. Nie tylko pokrywać swoje zapotrzebowanie na prąd, tylko zarabiać na energii, którą sprzedają do sieci. Trzeba im umożliwić to, żeby robili tak naprawdę robotę za państwo, jeżeli chcą ją robić. Oczywiście państwo powinno robić swoją robotę i wspierać, a nie tak jak teraz nic nie robić. Słuchajcie, to jest naprawdę porażający tekst, bo on pokazuje to, co, co będzie za chwilę z nami. W, są oczywiście na tym polu, akurat tutaj, środowiska bardziej niż klimatu w, bezpośrednio. Dobre wiadomości: może słyszeliście, że minister klimatu, środowiska, uchylił w całości te, te, te opinię środowiskową dla zapory w Siarzewie w, i zwrócił ją jeszcze raz do, do przepracowania przez lokalne struktury. To bardzo dobra wiadomość. Zapora w siarzewie nie powinna powstać. To jest pójście dokładnie w drugą stronę niż ta, w którą powinniśmy dzisiaj, dzisiaj iść. I, I mam nadzieję, że, 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 że nie powstanie, bo dzisiaj potrzebujemy renaturyzacji rzek, a nie ich spiętrzania i, i tworzenia problemów powodziowych, tworzenia problemów, z, które będą się spiętrzać przy tego typu inwestycjach, a nie niwelować. Bo takie zapory i tym podobne, że to jest myślenie z 70 lat ubiegłego, wieku czy 80., a mamy 2021, 2021 wiek. Rok, przepraszam. Wiek to mamy na razie 21 jeszcze. 2021 wiek to chyba nie dożyje, ale może następną partię tak nazwę, że jak jest to 2050, to będzie 2021 wiek. Z rzeczy, które dzieją się u nas i na świecie, to mam nadzieję, że zainteresuje Was konferencja prasowa, którą mamy o 11.30. W, w Sejmie z Kasią Pełczyńską na Łęcz i Hanią Gilpiątek, gdzie będziemy mówili jeszcze więcej o sprawach programowych, które, które, które się dzieją. Ja myślę, że to jest taki dobry moment, kiedy czujemy, że jakieś przesilenie się zbliża, żeby zacząć mówić jeszcze więcej, jeszcze więcej o programie. Nie tylko o tym, że trzeba tych czy tamtych odsunąć, ale mówić o tym, że jest nadzieja, że wiemy jak, że będziemy w stanie w, tą Polską rządzić, że jest na to pomysł, bo tylko tak przyciągniemy tych ludzi. Którzy do tej pory jeszcze się wahają, którzy nie wiedzą. Ilu ja mam ludzi na, w, na spotkaniach, którzy przychodzą i mówią: No, teraz mnie pan przekonał, tak? Widzę, że macie jakieś konkrety, widzę, że są jakieś pomysły na stole. Ludzi to naprawdę przekonuje, tylko trzeba z nimi, że tak powiem, z tym do nich dotrzeć. Ktoś tutaj pyta, bo macie mnóstwo pytań. W... Panie Szymonie, czy oprócz OZE macie w planach budowę fabryki baterii? litowojonowych. Plany budowania przez państwo fabryk mogą się bardzo łatwo skończyć tak, jak plany budowania Izery przez Mateusza Morawieckiego. Więc ułatwianie wszelkiej produkcji, która ma na w ogóle wspieranie tego sektora w nowych technologii, generowanie tam miejsc pracy i będzie absolutnym priorytetem naszego rządu, jeżeli powierzycie nam tę odpowiedzialność. Ludzie to zrobią, biznes to zrobi. Trzeba ich wspierać. Zobaczcie, jaki to jest system, Naczyń połączonych. Ile tam jest rzeczy do zrobienia? Jest system magazynowania energii, jest system recyklingu. Mamy wspaniałą polską firmę, która jest wielkim potentatem, mogę powiedzieć, światowym. No, ostatnio się o tym dowiedziałem. W, w recyklingu baterii, w recyklingu tych wszystkich rzeczy, które służą do produkcji zielonej energii, ten sektor będzie rósł. Zobaczcie, jeżeli my mówimy, że z KPO, tu też ktoś pytał o KPO, co z tymi pieniędzmi, zawieszone, w, bo ym, Polska odpowiedziała Unii Europejskiej, że coś zrobi z Izbą Dyscyplinarną, a Unia Europejska czekała. Na to, że Polska coś zrobi, a nie że powie, że coś zrobi z lizbą dyscyplinarną. Kaczyński jest w tej sprawie Manelsona założonego przez ziobro i my czekamy na nasze pieniądze. 256 miliardów których nie dostajemy. Dlaczego ich nie dostajemy? Dlatego, że mamy zawieszone, w, że, że Kaczyński się bawi z Ziobro o, o władzę i o trwanie e, przy korycie. W, tak jak mówię, Hiszpania już dostała pieniądze, 9 miliardów euro w tym tygodniu. Litwa dostała 300 milionów euro w tym tygodniu. W, te pieniądze już płyną. My mówimy, mówiliśmy przecież wcześniej, że za, za, KPO, za, za część, łamek pieniędzy z KPO za 3, niecałe 30 miliardów można wymienić wszystkie kopciuchy w Polsce. A więc i mamy dwa zyski. 40 tysięcy ludzi mniej umiera, to jest po pierwsze, a po drugie, zobaczcie, jaki się tworzy rynek dla instalatorów i dla firm, którzy oczywiście na, na jakiś czas, ale na parę lat mają zajęcie w, 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 w prowadzeniu tej wymiany przy pomocy sensownych programów. To, to, to naprawdę po to są te pieniądze, żeby, żeby nakręcać polską gospodarkę. A Kaczyński siedzi na nich i nie pozwala, żeby polskie firmy zarabiały, żeby to się kręciło. Żebyśmy, żebyśmy to rozwali. Także jeżeli pan mnie pyta, czy rząd będzie budował fabryki, nie. Ja uważam, że rząd powinien tworzyć warunki do tego, żeby biznes związany z zieloną energią i ze zmianą klimatyczną się rozwijał. W, mamy w Polsce przecież wielkie fabryki też produkujące na, do, do, do samochodów elektrycznych, w ogóle do, do tego nowego sektora na całym Cały świat, proszę zobaczyć, na fabrykę LG pod Wrocławiem. Jest mnóstwo takich zakładów i ta, 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 ta pola rośnie w, 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 cały czas. To jest olbrzymia, olbrzymi sektor, to jest nowa zupełnie gospodarka, to jest nowy świat dla całego przemysłu, dla całej gospodarki, dla rolnictwa też, w, tylko my musimy wreszcie się do tego zapisać. My wreszcie musimy zrozumieć, że to jest nasza droga, a nie te ich opowieści o tym, że odbudują pałac Saski. No, litości, błagam. Co ma pałac Saski do naszej potęgi? Czy naprawdę, jak będziecie stać i krzyczeć, jesteśmy potężni, jesteśmy potężni, to ktoś uwierzy, że jesteśmy potężni, że będą się z nami liczyć, Chińczycy, Amerykanie, w kraje w zachodniej Europy? Błagam. Ktoś tu mówi o tej sytuacji, która ma miejsce w Krakowie. Tak, no po prostu w, moim zdaniem trzeba iść na referendum i odwołać Sejmik Małopolski. Słyszeliście wczoraj, w, była sytuacja, że Sejmik Małopolski przegłosował jakiś czas temu uchwałę antyLGBT. Idiotyczną, jak wszystkie tego typu uchwały. W, Unia, Komisja Europejska powiedziała, że w takim razie nie będzie 2,5 miliarda w, 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 wsparcia. Na co w, oczywiście euro, na co sejm Małopolski wczoraj przegłosował, że jednak tej uchwały nie zmieni, tej idiotycznej uchwały, czyli podjął drugą idiotyczną uchwałę. Na skutek czego nie będzie 2,5 miliarda euro. Tylko nie dla tych 20 paru radnych PiSu, którzy za tym głosowali, tylko dla milionów mieszkańców województwa małopolskiego. Na ich firmy, na ich drogi, na ich szkoły, na ich, na ich sprawy, które mogliby za to zrobić. Y, y, czy teraz już rozumiecie, jak ważne jest to, żeby odpowiedzialnie wybierać ludzi, którzy później biorą w ręce nasze losy? Y, my naprawdę jesteśmy, słuchajcie, o staram się mówić, a jednocześnie czytać to, co piszecie, żeby być z wami w kontakcie. Wojciech Borówka pisze stawki na zwroty z OZE muszą być bardziej y, preferencyjne, ale słyszał pan tu zrobić, tak? Dzisiaj jest 20% tego haraczu, który jak rozumiem Pan mało, ja mam moze płacimy, w, jeżeli oddajemy nadprogramową energię do sieci, a później ją stamtąd bierzemy. A chcą zrobić 80. Czyli jeszcze bardziej dowalić tym, którzy robią robotę za zarząd kładąc panele na dachach i pokrywając 80% czy 90% tej inwestycji, bo przecież te dopłaty. Ja dzie, chyba 10 miesięcy czekamy z żoną na w, w, te 5 tysięcy z programu Mój Prąd. Złożyliśmy wszystkie dokumenty i cały czas dostajemy maile, że one są jeszcze weryfikowane i że za chwilę pieniądze się skończą. 10 miesięcy za chwilę będzie. W, tak to działa w, w realu. Ilu ludzi chciałoby wymienić kopciuchy, ilu ludzi chciałoby w, w, pójść w ekologiczny, założyć sobie pompę ciepła czy, czy te, ale się nie załapują do programów. Nie stać ich na wkład własny do wymiany źródła ciepła. Jeżeli ludzie chcą robić, to trzeba pomóc ludziom robić, bo Polacy są fantastycznym narodem, są dumnymi, pracowitymi, genialnymi ludźmi, którzy naprawdę, jeżeli się ich tylko umiejętnie wesprze, to pokażą swoją kreatywnością takie cuda, że świat nie widział. Tylko trzeba ludzi y, y, u władzy, którzy będą chcieli to rozumieć i którzy będą chcieli w ludziach ten potencjał wyzwalać. A nie go tłamsić, albo organizować w jakichś idiotycznych, czy kanalizować w jakieś idiotyczne, y, propagandowe pomysły. Y, y, słuchajcie, będziemy mieli, w, y, będziemy mieli wybory, tak? Niedługo. Y, y, I dlatego bardzo y, serdecznie was proszę o to, żebyście się już dziś mobilizowali. Prosiłem o to wczoraj w Pucku, w Wejherowie. Będę o tym prosił gdziekolwiek będę. W przyszłym tygodniu jestem w Małopolsce. W, gdziekolwiek będę, będę o to wołał. Słuchajcie, wybory, jeżeli będą wcześniejsze, a pewnie będą, to, to kampania będzie trwała miesiąc. To dzisiaj jest czas na to, żeby te wybory wygrać. Dzisiaj jest czas, żeby przekonać sąsiada. Dzisiaj jest czas, żeby wpłacić, jeszcze nie na kampanię, ale na wsparcie organizacji, jakąkolwiek lubicie. Jeżeli naszą super, będę się cieszył. Mamy wiele wydatków, za chwilę wspaniały kongres 4 września, który chcemy, żeby wyszedł na pełnej petardzie i, i ludzie mogli z całej Polski przyjechać i żeby było naprawdę tak, jak powinno być, że to nasze święto. Chcecie się dorzucić, serdecznie zachęcam. Ale jeżeli macie inne preferencje, przychodzicie tu jako goście, to dzisiaj jest ten czas, żeby wesprzeć demokrację. To dzisiaj jest ten czas, żeby pogadać, nawet jeżeli jesteśmy na wakacjach, o tym, co będzie w Polsce za parę miesięcy czy za parę naście miesięcy. Jak jedziecie na. Wakacje, to też przecież myślicie, co będzie za parę miesięcy z waszymi dziećmi. Nie uwalniamy się od tej myśli. Przecież my planujemy gdzieś tam w tyłu głowy, co będzie jesienią, z naszą firmą, co będzie na wiosnę. My kombinujemy, przemieli prze, prze, mi to w głowie. Pomyślmy, co będzie z Polską. Pomyślmy, co będzie z Polską za tych kilka miesięcy, za kilkanaście miesięcy i już dzisiaj się o nią zatroszczmy, już dzisiaj y, y, o nią zadbajmy. Moi drodzy, wszystkiego dobrego, lecę do roboty. Będę w, dzisiaj, jak powiedziałem, miał DGP, czy dziennikarstwę prawną, ale to pewnie później wyjdzie, bo to wywiad pisany i fakty po faktach, gdzie się pewnie wieczorem zobaczymy na koniec tego bardzo pracowitego tygodnia. Wierzę, że będziemy, że, że, że wystarczy nam serca i rozumu do zarządzania tą sytuacją, a ja wierzę, że będziecie mieli kiedyś władzę w Polsce, która będzie w takich sytuacjach wychodziła i uczciwie z ludźmi rozmawiała mówiła, co możemy, czego nie możemy, czego potrzebujemy, żeby. żeby a, w, a czego, a czego w, w, a, a co mamy, żeby tę sytuację rozwiązać? A ponieważ wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, to mam jeszcze do Was taką prośbę wiecie, no nie jesteśmy w stanie przez to, jak reaguje polski rząd, pomóc bezpośrednio choćby tym uchodźcom w Usnarzu, czy chociaż Hanka w tej sprawie wystosowała interpelację już do ministra, pytając na jakiej podstawie ci ludzie są w ten sposób traktowani, co się z nimi dzieje. Działamy wszystkimi możliwymi kanałami, wiem, że na miejscu są też działacze organizacji pozarządowych, są, 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 są posłowie, jest poseł Szczerba z, z KO, w, czy był, i chyba poseł Joński, w, i, i te, szanuję to, naprawdę szanuję to bardzo głęboko, że są ludzie, którzy, którzy angażują się w ten sposób do tego stopnia bezpośrednio. Nasi aktywiści też się próbują w jakiś sposób. No ale tam jest no, wojsko, tam jest, tam jest Straż Graniczna i, i, i cześć pieśni. To jest porażające. Ja wiem, że strażnicy graniczni też bardzo często ciężko przepracowani tam robią, co mogą, żeby pomóc. Dzisiaj czytamy w gazetach o, o, o tym, jak oni sami chodzą po prostu do supermarketów, po jedzenie, po wodę dla tych, którzy, 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 którzy potrzebują tego, po prostu nie mają, a to, że mają takich przełożonych, jakich mają, to przecież nie jest ich wina. I, i, I tu też trzeba zauważyć sytuację, w której się znajdują. Natomiast ja wiem, że ten odruch serca w nas wielu jest. Chcielibyśmy coś zrobić. Wreszcie nie było nawoływania do eksperymentu medycznego, pani Elu. O, chcę to, muszę nadrobić. Szczepcie się. Bardzo was proszę, szczepcie się. Szczepcie się, bo to od tego zależy nasze bezpieczeństwo. Panie Panielu, jesteśmy już OK? Dobra, to wracam do tematu. Mamy, w, jeżeli mamy ten odruch serca, ja go mam. Jak widzę taką sytuację, to by się chciało coś robić. To mam do Was prośbę: pomóżcie, jeżeli możecie, tym Afgańczykom i Afgankom, którzy już w Europie są. Dobra fabryka, fundacja, którą założyłem 8 lat temu. Chyba 8, z tego co pamiętam, która wspaniale działa w 14 krajach świata, robiąc mnóstwo dobrej roboty. Opiekuje się również z pomocą takiej lokalnej greckiej organizacji Home for All, wspaniałej Krystyny i Nikosa. W, na Lesbos mm, tysiącami po prostu osób, które znajdują się w obozie tym, Moria, po tym drugim obozie Moria, który został zbudowany po spaleniu, myśmy byli jeszcze, pomagaliśmy wcześniej w tym pierwszym to jest uczenie nowego zawodu to jest przygotowywanie posiłków to jest organizowanie czasu dla dzieci to jest wszystko razem, bo to są wspaniali ludzie, którzy później też załatwiają, pomagają w procedurach prawnych, w mieszkaniach jesteśmy zachwyceni tą współpracą, bo, bo, bo to jest wspaniała rodzina, która zaczynała od małych restauracji rybnych, przyjeżdżali pierwsi ludzie tam wyciągani z wody, to wiecie, to z Turcji tam płyną, no po prostu karmili, okrzewali, dawali, dawali koc, to co każdemu człowiekowi się po prostu należy. No i później oczywiście, jak już są w obozie dla uchodźców, to też potrzebują wsparcia. Te racje żywnościowe są dramatycznie niskie, nie, po, nie, nie pozwalają dziecku się rozwinąć, nie pozwalają, a oni, a oni stwarzają przestrzeń do zabawy dla dzieci, i do porządnego jedzenia, i do, i do, 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 do zajęcia, do pracy. Z, mogę powiedzieć, że z niektórymi z uchodźców z tego obozu na przykład przygotowują posiłki, które później przekazują razem na ulicach greckim bezdomnym. Tam jest mnóstwo dobra, które się dzieje. No i w, bardzo was, też w imieniu Dobrej Fabryki proszę o wsparcie. Za chwilę zamieszczę tutaj link do tej zbiórki czy post. Jeżeli stać was na 5 zł, na 10 zł, żeby wesprzeć tę wspaniałą robotę Dobrej Fabryki tam na Lesbos, to, 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 to ja też dzisiaj tę zbiórkę wesprę, bo uważam, że, 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 że jeżeli, jest człowiek, jeżeli czujesz, że twoje serce jest poruszone, to Zrób coś. Nie zawsze możesz zrobić bezpośrednio dla tego człowieka, który poruszył twoje serce, bo go widziałeś w telewizji, bo nie zawsze masz z nim kontakt, nie masz dotrzeć. Ale zrób jakieś dobro w, na świecie, i ono na pewno wróci. Ono na pewno będzie pracowało, yy, 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 a dzisiaj prezes yy, yy, Dobrej Fabryki, Mateusz Gasiński, będzie gościem yy, Łukasza Krasonia w audycji Zdeformowani na antenie Dobrego Radia, bo opowiada tam więcej o tym, co Dobra Fabryka robi na Lesbos, żebyście mogli mieć poczucie w innych miejscach świata, yy, w, yy, w czym uczestniczycie, a ja Wam za to z całego serca yy, dziękuję. Ściskam Was bardzo serdecznie, życzę dobrego weekendu, mądrego weekendu, spokojnego weekendu i widzimy się w poniedziałek o 9.15. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.